Witam serdecznie, jako korepetytor online zapraszam Was do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z ekonometrii, z etapu weryfikacji modelu. Chciałam Wam omówić test nieliniowości na logarytmy w programie Gretl. Jeżeli mamy przykładowy model, którego treść tutaj akurat nie jest umieszczona i klikniemy menu testy, tam z rozwijanej listy wybierzemy test nieliniowości w nawiasie logarytmy, wyskoczy nam oddzielne całkowicie okno, które możemy całkowicie od razu bowiem zamknąć, bo do naszego modelu dopisane zostaną cztery linijki. I te linijki są wystarczające do przeprowadzenia tego testu na nieliniowość na logarytmy. Jeżeli pierwsza linijka to nazwa tego testu, hipoteza zerowa jest wymieniona w wierszu drugim i jest napisane, że zależność jest liniowa, wymieniona jest również statystyka testu, prawdopodobnie są to mnożniki Lagrange'a i akurat tu są równe 6,923 z wartością p i ona jest wymieniona jako prawdopodobieństwo tego, że statystyka chi kwadrat o 4 stopniach swobody przekroczy właśnie tą wartość tej statystyki testu i wiemy, że ta wartość p wynosi 0,14. To jest wystarczająca informacja, ta tutaj już na samym końcu, do przeprowadzenia tego testu na nieliniowość na logarytmy. Żeby w minimalistycznej wersji przeprowadzić ten test na logarytmy, czyli nie rozpisywać się za dużo, a krótko odpowiedzieć na to pytanie, czy postać liniowa jest poprawna, a może jednak inna z użyciem logarytmów, co faktycznie sprowadza się do formy potęgowej, musimy na początek zapisać choćby hipotezę testową, zależność jest liniowa, a potem w hipotezie alternatywnej określić, że zależność jest zaprzeczeniem. Przykładowo tutaj z użyciem logarytmów sprowadza się do nieliniowej nazywanej potęgową. I jeżeli u nas w tym zadaniu konkretnym mamy wartość p wynoszącą 0,14, to ona jest na pewno większa od 5% jako założonego poziomu istotności. Czyli możemy wtedy powiedzieć, że przy tym poziomie istotności nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która brzmi zależność jest liniowa. Czyli to, co by nam wyszło tutaj, jest to już element wystarczający, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy według tego testu forma liniowa jest odpowiednia, a może jednak lepsza byłaby forma potęgowa, czyli z użyciem logarytmów zmiennych w modelu. Teraz, gdyby założymy taki inny przypadek. Nasza wartość p przeczytana tutaj na samym końcu wynosiłaby 0,014. Na pewno okazałaby się wartością niższą od 5% jako naszego poziomu istotności. Wtedy byśmy powiedzieli, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Wiadomo, na korzyść hipotezy alternatywnej, czyli byśmy w tym momencie mogli powiedzieć, że zależność jednak jest potęgowa. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać.
Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.